Witajcie kochani! Dziś zapraszam Was na przegląd najlepszych, najciekawszych kosmetyków marca. Tym razem rozpocznę od paznokci. Muszę wyróżnić jeden produkt, który wywołał u mnie efekt wow, w którym absolutnie się zakochałam i który totalnie przez cały miesiąc nosiłam na moich paznokciach, co bardzo, bardzo rzadko mi się zdarza. Mowa tutaj o lakierze hybrydowym marki Hybrid. O, to jest nowa marka, której jeszcze nie widzieliście w moich filmikach, ale muszę tutaj przy okazji opowiedzieć Wam pewną historię, dlaczego właśnie ta marka i dlaczego ten lakier na paznokciach i taki dokładnie kolor. Otóż ja jestem osobą, która uwielbia zmieniać paznokcie i Wy to doskonale zauważyliście. Uwielbiam zmieniać kolory na moich paznokciach, ale też ich kształt. I bardzo często widzieliście, że albo noszę migdałki, albo długie, albo krótkie. Ostatnio są to krótkie paznokcie, bardzo wygodne, raczej mocno tutaj przycięte i takie kwadratowe. Ale też, tak jak już wspomniałam wcześniej, lubię zmieniać kolory na paznokciach. I do mnie, do mojego charakteru, do tego jaką jestem osobą, najbardziej pasują ciemne odcienie. Uwielbiam czarny, uwielbiam ciemne bordo, uwielbiam taki kolor mocnego wina, fiolety. Raczej nie jestem osobą, która stawia na pastele. Raczej. Jeśli już, to kocham tradycyjny manikur francuski. French to jest coś, do czego też uwielbiam wracać w okresie letnim. Ale ostatnio jakoś tak mnie naszło w ostatnich miesiącach, że w sumie mogłabym znaleźć dla siebie odpowiedni lakier pastelowy, różowy, taki, który spełniałby wszystkie moje oczekiwania, czyli nie był to kolor taki zbliżony do Barbie, nie znoszę takiego odcienia, ale też nie chciałam, żeby ten lakier wyglądał na paznokciach trupio, czyli też nie był zbyt jasny. Z drugiej strony zależało mi na tym, żeby lakier dawał dobre krycie, ale nie robił smug. Także widzicie, ja jestem troszeczkę skomplikowana, jeśli o to chodzi, i znalezienie takiego odpowiedniego pastelowego, różowego koloru zajęło mi dosłownie kilka miesięcy. Do tego dołóżmy jeszcze fakt, że niestety, ale moje paznokcie nie za dobrze reagują na większość marek, które produkują lakiery hybrydowe. I tak naprawdę przez chyba rok czasu używałam lakiery marki Provocateur i ta marka sprawdziła się u mnie idealnie. Ale niestety w ofercie nie znalazłam takiego różowego koloru, pastelowego różowego, który właśnie odpowiadałby mi w 100%. No i zaczęłam szukać. Odpadł Semilac, odpadł Neonail, odpadł Ness, chyba tak się to wymawia, Ness, Nis. I w końcu trafiłam właśnie w Drogerii Natura na markę High Hybrid. Przeszukałam wzorniki i spodobał mi się ten kolor. Przymierzyłam sobie, jak będzie wyglądał na paznokciach i mówię, dobra, wezmę na wypróbowanie, mam nadzieję, że nie zareaguję alergicznie. I to była miłość od pierwszego użycia, przysięgam. Zacznijmy może od konsystencji, która jest wodnista, ale nie jest aż tak wodnista jak na przykład w przypadku lakierów Semilac. Z drugiej strony nie jest też tak gęsta i gumowa jak w przypadku lakierów Provocateur. Pędzelek dopasowany idealnie, więc naprawdę bardzo fajnie się nim posługujemy na paznokciach, też takich małych jak moje. Konsystencja, która nie robi smug. Przepięknie rozprowadza się na paznokciach, dwie warstwy, jest już efekt wow. Można te lakiery łączyć z bazą i stopem od innych marek. Ja w tym przypadku wypróbowałam top i bazę z Provocateur oraz top i bazę marki Yasumi. Ze wszystkimi bardzo fajnie się połączył. Nic nie odchodzi, nic się nie gumkuje, nie ściąga, szybko zastyga. No i ten kolor. Kolor, który jest taki, jaki chciałam. To nie jest kolor zbytnio różowy, to nie jest kolor Barbie, to nie jest też taki kolor, który będzie wyglądał trupio. Myślę, że przepięknie będzie prezentował się na paznokciach, jak dłonie będą nieco opalone. Właśnie w okresie letnim mam ochotę nakładać go również na moje paznokcie u stóp. Także widzicie, trafiłam,
na ideał. Wspominałam Wam o tym również na moim Instagramie, że znalazłam lakier, który jest moim odcieniem różu. Jest taki, jak bardzo bym chciała. Te lakiery kosztują około 30 zł, o ile się nie mylę. Tak jak wspomniałam, są dostępne w Drogerii Natura. Mam ochotę wypróbować jeszcze inne. Nie pojawił się efekt alergiczny. Nic absolutnie na moich paznokciach się nie dzieje. Także jestem pod wrażeniem, jestem bardzo zadowolona. No i będę próbować inne, może ciemniejsze wersje. Chociaż nie ukrywam, że chciałabym znaleźć również lakier, który będzie pasował do Frencha. Czyli będę mogła zrobić francuski manikur taki hybrydowy, ale nie będzie to lakier w takim właśnie odcieniu różowym, bardziej on będzie taki transparentny, lekko różowy. No na pewno wszystkie z Was, które robicie sobie Frencha, wiecie doskonale, o co mi chodzi. Także szukam takiego lakieru i jeśli możecie mi jakiś polecić, to oczywiście zostawiajcie informacje w komentarzach. Kolejny kosmetyk, który postanowiłam wyróżnić w marcu, jest to korektor. Korektor marki Clinique Beyond Perfecting Super Concealer. I to jest korektor, który ma kamuflować i dawać nam 24-godzinne wykończenie. Korektor o przedłużonej trwałości, ale taki, który nie będzie wysuszał okolicy oczu, jest w 100% bezzapachowy, czyli nadaje się również dla alergików, testowany właśnie alergicznie, dermatologicznie, oftalmologicznie i korektor, który będzie dawał naprawdę fajne wykończenie. Nie spodziewałam się, przyznaję Wam szczerze, że tak przypadnie mi do gustu ten korektor. Ma bardzo fajną konsystencję. Ona nie jest zbyt gęsta, ale też zbyt wodnista. Wystarczy odrobinka, żeby ładnie rozprowadzić korektor w okolicy oczu. Ja zresztą pokazywałam Wam, jak aplikuję ten korektor i w jakiej ilości go używam, jak on wygląda w tej okolicy oczu w jednym z moich ostatnich filmów, gdzie wykonywałam mój aktualny dzienny makijaż. Zachęcam Was do sprawdzenia tego filmu, bo tam dokładnie możecie zobaczyć, jaka jest różnica właśnie po nałożeniu tego korektora. Stosuję go już od jakiegoś czasu. I też tutaj muszę podkreślić, że jest to bardzo fajny korektor dla kobiet po 30 roku życia, czyli takich jak ja. Dla kobiet, które już mają pierwsze zmarszczki i nie chcą tych zmarszczek absolutnie podkreślać. To jest w ogóle coś, czego ja nie znoszę, jeśli chodzi o makijaż, czyli taki efekt przesuszenia pod okiem, podkreślenia tych zmarszczek. Jeszcze dodatkowo jak nałożymy odrobinę pudru, żeby nam ten korektor nie wchodził w te zmarszczki, to już czasami robi się taki efekt ciastka w tej okolicy. To jest coś, czego ja absolutnie nie znoszę i zwracam na to uwagę. Ale też zależy mi na tym, żeby ten korektor nie przesuszał tej okolicy oczu. No bo jak wiecie, przesuszenie równa się zmarszczki, więc mamy tutaj błędne koło. I trafiłam właśnie na coś takiego. Na ten korektor z marki Clinique. Poleciła mi go pani w sklepie stacjonarnym i powiedziała, że naprawdę bardzo fajnie się sprawdza i klientki go sobie chwalą. I miała rację, bo odkąd używam ten korektor, jestem w nim zakochana. Tak, bardzo, bardzo go polubiłam. Odrobina pięknie rozświetla skórę, ale muszę tutaj też Wam powiedzieć, że rzeczywiście ten korektor utrzymuje się wiele, wiele godzin w tej okolicy. Jeszcze dodatkowo jak go przypudrujecie, to już macie taki efekt, że zmywając makijaż, czyli w tym momencie demakijażu, zauważycie, że nie będzie tak łatwo schodził przy użyciu płatka kosmetycznego i płynu micelarnego. Tutaj trzeba coś więcej, więc mamy to wykończenie długotrwałe, może nie 24 godziny, bo która z nas nosi przez 24 godziny makijaż, chyba że mamy jakąś ekstremalną sytuację, gdzie jakąś imprezę, wesele, czy też musimy rzeczywiście te 24 godziny nosić makijaż. Ale gwarantuję Wam, że ten korektor naprawdę się sprawdzi. I to nie jest korektor też, za który wydacie ogromne ilości pieniędzy, bo z tego co się nie mylę, to on kosztuje około 100 zł. Ale jest wydajny. Tutaj mamy pojemność, jest pojemność 8 gramów i nie ma takiego typowego aplikatora, czyli na przykład takiego patyczka zakończonego gąbeczką. Troszeczkę inaczej się ten kosmetyk stosuje, ale
jest wart swojej ceny, jest wart wypróbowania i jeszcze raz gorąco Wam go polecam. A przy okazji chciałam Wam również powiedzieć, że szykuję dla Was film. Film, w którym opowiem Wam o różnych korektorach do kwoty 50 i 100 zł. Ponieważ w ostatnim czasie testuję różne korektory. Tych tańszych marek i tych droższych marek. Zacznę właśnie od tych korektorów tańszych i opowiem Wam o tym, które się u mnie sprawdziły, które polecam. Także czekajcie cierpliwie, bo taki film się pojawi, jak już przetestuję wszystkie i będę mogła Wam o nich nieco więcej opowiedzieć. Rozgadałam się o lakierze do paznokci i rozgadałam się o korektorze, ale muszę Wam pokazać jeszcze inne kosmetyki, które zasługują na uwagę właśnie z marca. I teraz czas na błyszczyki. Ja jestem błyszczykowym frikiem, przyznaję się bez bicia, uwielbiam błyszczyki, pomadki też, ale błyszczyki to jest jednak to, na co ja najbardziej stawiam. Dla mnie błyszczyk musi być długotrwały, dawać piękne wykończenie tafli, taki błyszczącej, podkreślającej nasze usta. Lubię, kiedy błyszczyk nawilża, czyli też ma taką średnio lepką do lepkiej konsystencję. Wiem, że jest to nieco problematyczny sposób, jeśli nosimy włosy rozpuszczone i jest wiatr, bo włosy mogą przyczepiać się do naszych ust, przyklejać się do tego błyszczyka, ale mi to absolutnie nie sprawia jakiegoś problemu, bo ja sięgam po taki błyszczyk w momencie, kiedy związuję włosy, więc zawsze znajdzie się jakiś sposób. Natomiast takie błyszczyki przemawiają do mnie najbardziej. Część z Was śledzi mnie już od bardzo, bardzo dawna i też wie o tym, że ja uwielbiam błyszczyki marki Chanel, bo one właśnie mają wspaniałą konsystencję, są długotrwałe, pięknie podkreślają usta, ale też są potwornie drogie. Niestety. Natomiast ostatnio trafiłam na błyszczyki od marki Colistar. Najnowsza kolekcja Holo. Przepiękne błyszczyki w trzech odcieniach. Mamy odcień 37, 38 i 39, które możecie dopasować do Waszych preferencji. Numer 37 jest błyszczykiem, który posiada w swojej formule drobinki białe, srebrne, niebieskie, fioletowe i różowe. Przecudownie wygląda na ustach i to jest w ogóle mój hit, jeśli chodzi o te trzy błyszczyki. Kolejny produkt, numer 38, i tutaj mamy już w formule białe, srebrne, złote i różowo-fioletowe drobinki i najbardziej moim zdaniem neutralny, czyli taki, który będzie pasował wszystkim, to jest numer 39 i on ma w formule już drobinki złote, lekko beżowe, brązowe i różowe. Też jeszcze tak patrzę na niego, wydaje mi się, że są to też takie drobinki lekko zielono-niebieskie. Te drobinki są bardzo przyjemne, jeśli chodzi o konsystencję, to znaczy nie wyczujecie ich, bo zdarza się, że są takie błyszczyki, które mają tak duże i specyficzne te drobinki holo, że czujecie je mimo wszystko na ustach. Tutaj nie. Konsystencja taka jak lubię, czyli lepka, ale powiedziałabym średnio lepka. Nawilżenie jest, podkreślenie ust też jest, efekt tafli też. Także widzicie, jest praktycznie wszystko. Cena bardzo dobra, bo te błyszczyki są znacznie tańsze niż błyszczyki marki Chanel. Aplikator. Aplikator bardzo przyjemny. Mamy tutaj taką miękką gąbeczkę, którą bardzo ładnie możemy nałożyć produkt na nasze usta, nawet bez użycia lusterka, więc tutaj nie musicie się niczym martwić. Zapach delikatny. Taki, powiedziałabym, kwiatowo-owocowy. Skład też całkiem dobry. Włoska marka Colistar, którą ja bardzo, bardzo lubię. I myślę, że jeszcze w tym tygodniu na moim blogu znajdziecie również post, gdzie będziecie mogli sobie obejrzeć dokładnie zdjęcia, jak wyglądają i prezentują się te błyszczyki na moich ustach. Tam Wam też opiszę składy tych kosmetyków, bo jest część osób, które pyta o składy kosmetyków kolorowych i Was to bardzo interesuje, więc tam też takie informacje znajdziecie. Ceny, linki, wszystko będziecie mieć w opisie do tego filmu, ale ja Wam polecam. Przepiękne są te błyszczyki.
Naprawdę każda będzie mogła sobie coś wybrać. Od takiego mocniejszego, intensywnego, czyli tego numeru 37, przez właśnie taką powiedzmy przejściówkę, tak? Mamy taką przejściówkę między mocnym, intensywnym, a bardziej takim subtelnym numerem 38 i 39, które każda pokocha. Myślę, że każda. Poza tym błyszczyki w takiej wersji to jest fajne wykończenie również, jeżeli nałożymy na jakąś cielistą pomadkę w odcieniu takim nude, lekko brązowym albo też lekko różowym. Przepięknie będzie to wyglądać. Czy ja już powiedziałam ze 100 razy słowo przepięknie? Tak podejrzewam, ale te błyszczyki to jest to. I na zakończenie dzisiejszego filmu obowiązkowa pielęgnacja. Preparaty, które zużyłam już prawie w całości w ostatnich tygodniach. Zrobiłam na ich temat również dedykowany film, który Wam się tutaj na górze wyświetli. Zapraszam Was bardzo serdecznie do obejrzenia tej publikacji. A mowa o marce Caudalie i serii Vino Perfect. Esencja, serum, które już zużyłam prawie do ostatniej kropelki, i krem na noc. Dwa produkty, czyli esencja i serum, znam już od jakiegoś czasu. One też już pojawiały się w moich filmach, na moim blogu, więc na ich temat dzisiaj nie będę się rozwodzić, ale dopełnienie serii, czyli krem glikolowy na noc. Seria Vino Perfect, coś wspaniałego. Wiele z Was zauważyło, jak wygląda moja cera w ostatnim czasie, i te kosmetyki zasługują na uwagę, bo myślę, że w dużej mierze jest to ich sprawka. Stosowałam je w mojej wieczornej pielęgnacji, po część z nich sięgałam również w porannej pielęgnacji, czyli esencja i serum. Krem glikolowy na noc, no to jak sama nazwa wskazuje, krem glikolowy na noc. Chciałam tutaj również podkreślić, ponieważ widziałam w filmach u innych youtuberek, że kremu na noc o tak treściwej konsystencji, która jest tutaj, nie nakładamy w okolice oczu i nie nakładamy na powieki. Zaznaczam, to jest preparat, tak jak nazwa wskazuje, krem na twarz. Nakładamy go na całą skórę naszej twarzy, szyję i dekolt. Możecie zastosować go jako taki standardowy krem na noc, ewentualnie jako całonocną maseczkę, ale omijajcie okolice oczu, a zwłaszcza powieki, ponieważ jego konsystencja jest naprawdę bardzo treściwa. Poza tym mamy tutaj w składzie kwas glikolowy, który może Was podrażnić. Jeśli macie okolice oczu, jeśli macie oczy wrażliwe, to może pojawić się efekt łzawienia. Także zaznaczam, pamiętajcie o tym. A dlaczego wyróżniam te kosmetyki? Dlatego, że naprawdę jest to marka, o której mało się mówi, a powinno mówić się więcej. Świetne składy, super filozofia marki, bardzo fajnie działające kosmetyki, i to jest takie działanie, które zauważycie. To nie jest tak jak w przypadku większości kosmetyków naturalnych, że to działanie pojawia się w czasie. Tutaj widzicie naprawdę efekt bardzo szybko. Jeśli jeszcze dodatkowo połączycie w pielęgnacji te trzy kosmetyki, zobaczycie, jak w przeciągu kilku tygodni będzie wyglądała Wasza skóra. Pamiętam, jak pod filmem właśnie na temat marki Caudalie pytałyście mnie, czy to są preparaty, które można jeszcze stosować, no bo mamy tutaj kwas glikolowy. Tak, możecie stosować. W kremie, dowiedziałam się, jest 1% kwasu glikolowego, więc nie jest to bardzo duże stężenie. I teraz w okresie wiosennym, jeśli chcecie, żeby Wasza skóra odzyskała blask, żeby pięknie wyglądała, żeby była rozświetlona, to są preparaty dla Was. Pozbędziecie się też takiej szarości, pozbędziecie się lekkich przebarwień na skórze. Gorąco, gorąco Wam polecam te kosmetyki. Dobrnęliśmy do końca, mam nadzieję, że wytrzymaliście. Ja wiem, jak się rozgadam, to mogę gadać o różnych kosmetykach i nie tylko, ale Wy już mnie doskonale znacie, wiecie, jaka jestem gadła, więc muszę się mocno powstrzymywać. Te kosmetyki wyróżniłam, jeśli chodzi o marzec. W kwietniu pojawią się kolejne perełki, które właśnie teraz
testuję. I zaczęłam testować pod koniec marca, a będzie ich sporo, więc zaznaczam, szykujcie się, szykujcie wasze portfele, bo może być naprawdę ciekawie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam, linki do tych produktów znajdziecie w opisie do dzisiejszego filmu. Nie wiem natomiast, czy uda mi się wstawić linki do błyszczyków marki Colistar. One są dostępne stacjonarnie w perfumeriach Douglas. Nie wiem, czy już pojawiły się na stronie. Jeśli tak, to wam wstawię. Jeśli nie, to sprawdzę w sklepie marki Colistar, bo tam już powinny być one dostępne. Tak jak wspominałam wcześniej, to jest nowisieńka, świeżusieńka kolekcja. Także na pewno w sklepach stacjonarnych już ją dostaniecie. Dajcie znać w komentarzach, jakie kosmetyki u was sprawdziły się w marcu. Czy odkryliście jakieś fajne perełki? Co sądzicie na temat preparatów, które wam dzisiaj pokazałam? A i pamiętajcie o tych propozycjach lakieru hybrydowego do francuskiego manicure. Dziękuję wam serdecznie i zapraszam do kolejnych publikacji. Buziaki, pa!